Witam Was po raz kolejny w niedzielę 12 maja 2019 roku. Goszczę teraz u kolegi Janusza Raka. W kolejnym filmie opowiadaliśmy o jego inicjatywie utworzenia wspólnego gołębnika dla gołębi wysokolotnych w rasie zamojskiej i w rasie roztoczańskiej wysokolotny. A dzisiaj w tej chwili jesteśmy u Janka w jego przydomowym gołębniku. Tak, rozpłodowym, głównym rozpłodowym gołębniku. I ten gołębnik rozpłodowy, który tam był przy wspólnym gołębniku Van Vet, to Janek mówi o tym mały gołębnik rozpłodowy, tam jest też kilka takich par. Natomiast te najbardziej wartościowe pary trzyma tutaj i postaramy się Wam te gołębie zaprezentować i porozmawiamy o gołębiach, które w swojej hodowli Janusz Rak posiada. Zapraszam. Teraz jesteśmy w tym gołębniku, który Janek określa mianem takiego małego rozpłodu. Tak, to jest mały rozpłód. Zabiorę płynnik, żeby było lepiej widać. I tutaj Janek trzyma swoje wszystkie sokowe, rozumiem, tak? Znaczy jeszcze para jest w jednym gołębniku rozpłodowym, bo tutaj się nie godziło. Tutaj są trzy pełne pary i jeden wolny. Soku, tu widzę, masz takiego jednego, kurczę, z fajną cechą, taki Daszko Oki. No to ten mazerek. Stary gołębi, no tak, u tak, sokołów tak. Niemile widziana już. No. A u mnie była bardzo mile widziana, świadcząca o dobrych starych genach ja u tych gołębi. Ja sokoły do lotu, no. Dokładnie, nie. Tak jak spojrzeć na tego samczyka po prawej stronie, to kaczor, nie? Ja nazywam takie gołębie kaczory. Zero na wystawę, ale zobaczcie, jaki zwarty, króciutki gołąb i jaki pełny on jest, jak zamojski w ręku. Ta samica obok tam też na ziemi cieniutka, jak zamojska totalnie. No i tutaj, no. Tutaj ten raby, to twój brzydal, tak? Tak, brzydal, to jest brzydal. I to jest gołąb z hodowli? To jest czysty gołąb pana Kniazia. I powiedz nam tutaj parę słów o panu Kniaziu. Bogdan mieszka pod Zamościem w Lipsku. Uważam, że są to najbardziej lotne gołębie. Nie znam bardziej lotnych gołębi. Być może niewiele znam. Próbowałem już z wielu pieców chlebek jeść. Całej Polski. No ta akurat mi podpasowała, bo jest mądrość i czas. Szczep ma kilkadziesiąt lat, ponad 20 już. Czyli taki hodowca doświadczony, który ma gołębie bardzo wyrównane w typie. Są to raby gołębie. Nieraz wyjdzie taki łaciaty, o tutaj, jak ten taki niebocian, niemurzynek. To jest gołąb DBS. Ten tutaj, tak? Tak, to jest łaciaty. Akurat ona jest z bocianem. Koło sokowa teraz tutaj. Tak, ona jest z bocianem. To jest taki mój mały rozpłodzik, gdzie tam jakieś kilka czubatych jest, zresztą jeszcze młodych z tego roku nawet jeden jest. A te skaplerzaki, to z jakiej też tak, to jest od pana Kniazia? To są gołębie, które zostały wyhodowane z takich łaciatych jak ta samica. Z murzynów łaciatych parzono, widać, była kiedyś tam krew włożona gołębi. No, kiedyś były włożone tam bociany. No i tutaj taki dosyć ładny rysuneczek mają te bocianki, prawda? Czysty, ładny rysunek. No i tutaj widzę, jakieś dereszki się pojawiają tutaj. O, tu. A to deresze to są tam trzy pary. Praktycznie jedna para się rozmnaża, reszta. Dziękuję hodowcom z Węgier i z Polski, którzy sprzedali mi płodne symuce. Aha, tak się to skończyło. Tak. Są to takie, ale to jest, mówię, to w tej chwili jest taki jeden z gołębników, gdzie jest... Brzydal to taki mocny gołąb jest, nie? Mocny, brzydal jest mocny. Bardzo ładne oczy ma. I on daje właśnie czubate gołębie, daje. Zmienniaki czubate. Teraz jest, aktualnie jest tą samicą. To jest samica z jednego ze starszych u mnie samców murzynów. No i tutaj właśnie te zmienniaki to są takie typowe gołębie, które jakby wydają w potomstwie murzyny, prawda? Te zmienniaczki. Znaczy, jeżeli go się zaparzy z niebieskim gołębiem lub z bocianem, to murzyny będą. On się po prostu źle krzyżuje z innymi kolorami. Zmienniak się źle krzyżuje z innymi kolorami. Żółtym, czerwonym owszem, ale niebieski, czarny, czy też bocian, one będą dawać zawsze praktycznie w 100% murzynę. Murzyna. No i tutaj czubaty murzynek, białolocik, ładny taki z tą spinką na szyi. To też jest po tym brzydalu, tak?
Nie. To akurat jest z innej linii. Znaczy z tej samej linii, ale po innej gołębi. I tutaj mamy też takiego murzynka. To jest młody, czubatego. Już siedzi na jajkach, tegoroczny młody. To bardzo wczesny taki. Pewnie no bo tutaj jest bardzo sucho w tym gołębniku i bardzo ciepło. I one szybko tutaj dorastają. Szybko są tutaj zdolne do rozpłodu gołębia. Jeszcze nie spierzone, a już gruchają. Tutaj taki Mogę maluszek, białolocik fajny. To jest akurat z Wojtka Kudywy gołębi. Róży oczy pewnie nie pił, trzeba go napoić. Po młodziaczek. Tak, nie pił wody. A młode jak nie piją, to niestety jest przerzucony z innego gołębnika. On pójdzie na lotowy, to jest gołąb szczep. Kudyba odemka Janoszczyka. Bardzo długi gołąb. Zobaczcie, jakie to jest potężne skrzydło. Ogromny gołąb. Dalej, teraz pokaż skrzydełko. No, nie wygląda, prawda? Jak tak chodzi sobie po ziemi, nie? Ogon też olbrzymi. Muszę go napoić, bo on nie pije po prostu. Tak to jest z młodymi gołębiami. One muszą się nauczyć, prawda, tutaj samodzielności. A niektórym trzeba troszeczkę pomagać. Przejdziemy tam jeszcze, gdzie mam drugą Także część. Tutaj też bardzo fajne te miedziane pasy, nie? U tych murzynków u ciebie. No, to jest właśnie cecha, która była tam utrwalana. Ale jest po prostu, one bardzo dużo gołębi zmienniaków dają w ten sposób. Że mają dużo czerwonego barwnika. Ja to pokażę potem, o co tu chodzi, bo to jest po prostu mutacja taka. To jest kolejny rozpłód. Tutaj masz troszeczkę pocztowe gołębi, tak? W tym gołębniku. No niestety warunki tak musiały, że na sezon lęgowy musiałem to wymieszać. Były problemy z parzeniem, po prostu rozbijałem stare pary i trzeba było, żeby były w osobnych gołębnikach. A mówię z góry, że to nie jest jeszcze jeden gołębnik, kolejny z gołębników po prostu. I tutaj zamojskich co trzymasz? Jakie to są gołębie? Tu jest obcej krwi, to jest ten żółty czubaty. No tak się wyróżnia. Zmienniak. To teraz on jest od pana Rawskiego, tak? Nabyty? Nie. To jest pana Kuryły z Poznania. Ładny gołąb, nie? Ładne ma żagielki. Ładne. To jest linia ze Skierbieszowa. A ta samica to jest z tyłu czubata, to jest jego partnerka. Która to będzie tam pod niebieska. Dachem? Niebieska. Aha, tutaj obok niego teraz tak, stoi. Czubata. To już mamy ją. O, tu koło niego stoi. To murzyny samica wyjdą z tego, co? Na 100%. Nie wszystkie, ale będą. Również tam ta żółta samica. Może kucnijmy, będzie lepiej widać. Ja to uwielbiam. Ta żółta pod dachem, tak? Tak, tak. To też jest przywieziona samica. To ta jest ta z tego pana Rawskiego? Też nie. Też nie. W ogóle całkiem. Jeszcze w innym gołębniku. Aha, tutaj. Tutaj jest część murzynów. O ten ciemny murzyn, co jest tutaj przed nami. Ten malutki? Tak. I ten po prawej niego zmienniaczek, to jest gnieździaki, są właśnie po tamtej żółtej. Czyli już widzimy, że po żółtym. Tam to jest też z Mionczyna akurat tamta samica. To jest takie nowe, ja to przywiozłem, bo nie mam żółtego koloru, ale to wiadomo, musi podlegać selekcji. Tu większość samców jest, które tu są młode już. To jest ta najlepiej latająca w zeszłym roku samica w Polsce, o taraba. Jaki miała czas? 5.16 jakoś tak, czy 5.19 jakoś, nie pamiętam dokładnie. Jako młódka oczywiście. W kategorii młodych oczywiście, młode. Tak. Tam jest młode z tyłu, po niej rabę. Murzynek został przekazany innemu hodowcy. Bo były murzyn i zmienniak. Ona jest z murzynem, o to jest ten samiec czysty kniaś, o ten tutaj, z czerwonymi pasami. O ten, to jest para z tamtą najlepszą. I dają jednego murzyna, jednego zmieniaka. Dopiero teraz będę miał kolejne jajka, bo nie bardzo kładę nacisk na rozmnażanie zamojskich i murzynów. A tutaj chciałem pokazać młode. A to jest rodzeństwo właśnie tej najlepszej raby. Już zamknięte do rozpłodu zostało. Nie są to jakieś tam, że to króciutkie gołębie, to są bzdury tam. Są to średniej długości gołębie. No skrzydło, zobacz jakie długie jest, nie? Jakie są długie, no proszę bardzo. To jest rodzeństwo zamknięte już ściśle pod rozpłód, no jej rodzeństwo. Jest jeszcze jedna samica, to akurat nie tutaj. I co jeszcze? Tu jest drugi też piszczak, obydwa są koło siebie.
Tam jest jeszcze bardziej ma czerwone pas. No ten koło pocztowego. Tak. Którego teraz mamy na zbliżeniu. No przykro mi, w tym roku jest taki miszmasz, czyli wszystkie gołębie w jednym gołębniku, bo ja tutaj pocztowe przede wszystkim miałem. Ale no, sytuacja zmusiła do tego, żeby były w tej chwili różne. No i tak to jest. Jest jak... No i wyjaśnijmy wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości. Nie następuje tutaj parowanie gołębi pocztowych z gołębiami zamojskimi w celu poprawienia ich zdolności lotowych i orientacji. Znam takich ludzi, jest to bardzo długa praca i to się nie jest krótkoterminowa na pewno. Ale ty jej nie prowadzisz. Nie, no nie. Nie ma to sensu żadnego. Więc te wylądowały tutaj z tego względu, żeby po prostu... Żeby się tu poparowało. Na przyszły rok, jeżeli Marek przyjedzie, to już zobaczy, że to będzie już trochę inaczej wyglądać. Jeszcze pojedziemy do innego gołębnika, pójdziemy i zobaczymy, jak to tam wygląda. Tam też jest, ale już mniej pocztowy. Tutaj widzę znowu czubaty murzynek się pojawia, tu pod, pod tą beleczką, na wprost. A to jest samica niebieska. Tak. A to nie murzynka. A teraz widzę, bo murzynek miałby czarny dziubek, tutaj jest tylko spineczka. Ten murzynek, Janku, tutaj z tymi takimi białymi piórkami na skrzydełkach, bez obrączek, co to jest za gołąbek? Dlatego nie mam obrączek, żeby mnie nie kusiło zaraz go wypuszczać. I jest to gołąb typowo po gołębiach Kniaś. Czyli taka, ma tutaj służyć jako postawa twojego rozkładu. Tak, i dlatego mnie tutaj... Musiałem go zostawić bez obrączek, bo by była... no wypuściłbym go, a chciałem, żeby był w rozkładzie. Tak jest. Tutaj jesteśmy w gołębniku rozkładowym u kolegi Janusza Raka. Są tu również pocztowe, ale to mówię, to się już zmieni w przyszłym sezonie. No wiadomo, trzeba się rozwijać, powstanie kolejny gołębnik. Są też sokoły gdańskie. No i reszta to zamojski i roztoczański wysokolotny. Takie są tutaj waruneczki. I tutaj widzę praca hodowlana nad murzynami czubatymi, Janku, tak? Cały czas, tak, to jeden z samców. Już tutaj. Który jest z niebieską samicą. No i oczywiście są murzyny. Jest też młoda para murzynów. I że cały czas się coś dzieje. No przepraszam niestety za bałagan, ale to sezon lęgowy, więc żeby nie biły jajek, ani nie zaziębiały młodych, to też sprzątam raczej rzadziej. Ale gołębie witalne. Fajnie się prezentują. Także Janek nam za chwilkę zaprezentuje kilka par gołębi z tego gołębnika i tutaj przedstawi nam właśnie, jakie tutaj prace hodowlane prowadzi. I tak wygląda hodowla naszego kolegi Janusza Raka. Jeden z gołębników rozpłodowych. Który tutaj jest propagatorem, inicjatorem, twórcą pomysłu na wspólny gołębnik dla zamojskich, OneVet. Także zapraszamy wszystkich do oglądania filmu, który poprzedza ten film, w którym właśnie gołębnik OneVet przedstawialiśmy. A tak wygląda hodowla kolegi Janusza Raka. Za chwilkę, tak jak powiedziałem, kilka par gołębi z tej hodowli obejrzymy sobie. Opowiem taką króciutką historyjkę na temat murzynów u mnie. Jak to niektórzy twierdzą, że to jest nabełtane, ale jest tu oczywiście, chodzi o mutację barw tutaj. Mamy tu pięknego murzyna z czerwonymi pasami. Pięknie czubaty gołąbek. Proszę zobaczyć, czerwone pasy, czarne paznokcie. Tu nie ma żadnych białe paznokci, czarne. No i to jest też cenne, że on ma białe lotki, a ma wszystkie paznokcie czarne, nie? Tak. Ładnego, jeszcze czerwony pas, to jest jego rodzeństwo. Starsze, jeszcze, to jest jego rodzeństwo, ja go tu wrzucę. Także tutaj mamy
rodzeństwo czubatych roztoczańskich, które próbuje uzyskać i uzyskuje w swojej hodowli Janusz Rach. A teraz pokażemy wam rodziców tego rodzeństwa. Może wejdę do środka, Janku, bo przez kratkę nie będzie widać dobrze tych gołębi. Czyli tutaj teraz mamy ten rady czubaty, to jest ojciec, zmienniaczek. Niebieska jest matka. I tutaj mamy... Niebieska jest po niebieskich czubatach. Niebieską czubatą samiczkę. A ten czubaty samiec wyszedł po brzydalu. Przypomnę, brzydal jest gładkogłowy. Tak, mówiłeś, że daje ci czubate potomstwo. Czyli tutaj wyraźnie widzimy, w jaki sposób uzyskuje się murzyny, czyli... Jest to po prostu mutacja. Połączenie gołębia zmienniaka z niebieskim. Przy czym, jakbym to nazwał tutaj, winowajcą jest zmienniak. Tego, że rodzą się gołębie o czarnym pigmencie na pazurach i na czarnej skórze, ciemnej skórze. Który źle się krzyżuje z innymi barwami. Więc mogę stanowczo powiedzieć, że jestem prawie pewien, że stąd się wziął murzyn. Po prostu z tak zwanego zmienniaka i niebieskich bocianów, czy też czarnej gołębi. No i to też potwierdzają hodowcy starsi, bo na przykład jak ja w lutym gościłem u pana Aleksandra Bełza, który od 50 lat hoduje zamojskie, to on też wskazywał na to, że od czasów, kiedy on jeszcze był dzieckiem, hodowcy właśnie mówili, że łącząc zmienniaka z gołębiem siwym lub gołębiem czarnym uzyskuje się murzyna, prawda? I to tutaj mamy na przykładzie tej pary, którą tutaj widzimy. I to jest wszystko jej potomstwo? Wszystko. Był jeszcze Raby, który jest na wspólnym gołębniku. To jest czubaty brat tej murzynki. Tej pstrej. Tam go widzieliśmy, nawet się pytałem przy Grycie, czy to jest gołąb od ciebie, czy od innych hodowców, nie? Ten czubaty zmienniaczek. Bo wychodzi przeważnie jeden taki. No tutaj zwróćcie uwagę, że ta siwa samica też nawet ma... Białe pazury. Białe pazurki wszystkie i nie ma też jakiejś takiej wyraźnej bardzo muszki. Także... Nosicielem, mówię, tej wady, jak to nazwą różni hodowcy, jest właśnie ten Raby. Raby gołąb. I te gołębie tutaj z jakiejś są hodowli? To są gołębie marki Kniaś oczywiście. Czyli gołębie, które wywodzą się z hodowli pana Bogdana? Tak, Bogusława Kniazia. Bogusława Kniazia. I to jest w miejscowości Lipka, tak? Lipsko, przepraszam, jeszcze nie zapamiętałem. Lipsko koło Zamościa. O. To są gołębie tak samo latające. Te akurat sobie zamknąłem, bo murzynów usiłujemy, znaczy próbujemy zarejestrować czubatą odmianę murzyna. Tutaj właśnie takie wysiłki po to, bo na wystawie, Janku, ile musi być takich pokazów, żeby... Jeżeli chodzi o rozszerzenie rasy, to będzie tam pewnie krócej, ale jeżeli się nową rasę, to 3 lata są. 3 lata trzeba pokazywać cały czas kolekcję gołębi, takie jak chcemy tutaj, żeby to zostało uznane. A tutaj będzie poszerzenie wzorca. Też zwróć uwagę, że długie gołębie, ładnej budowie. Ten tutaj pierwszy z lewej, prawda? Fajnie zbudowany młodeczek. I tak wygląda tutaj. To są zwykłe do lotu gołąbki. Tutaj mamy parę, ten samczyk latał w konkursach, zginął jako roczny gołąb. Jak się okazało, w tym roku na Wielkanoc wrócił po ponad 2 latach na gołębnik, gdzie kiedyś latałem. Byłem bardzo zdziwiony, bo gołąb zginął 2 lata temu. Pamiętam wtedy, one obydwa zostały na noc. Taki był jeszcze niebieski z nim. Więc zamknąłem go teraz troszkę w rozpłodzie. Z jednym młode wychowamy. Pójdzie dalej pewnie w ręce czyjeś. Samica jest to wnuczka takiej samicy, którą nabyłem w Sarzynie na wystawie. Samica matka miała jej 909 w konkursie. Była to samica tatka Gnatka Raba. Oczywiście... Powiem szczerze, że samica ma znów krew brzydala. Jest bardzo blisko spokrewniona z nim. Nie ma obrączki, została wyhodowana po moich murzynach
u mojego ojca i musiałem je usiąść do tego samca w tej chwili. Fajne dosyć. Tu będą praktycznie już można powiedzieć, że większość będzie taka jak samica. Popraw skrzydełko, popraw. Akurat samczek nam skrzydełko opuścił, ale nie martwcie się, on nie nosi. Nie, on może mieć budę tylko. Nie nosi skrzydeł pod ogonem. O, tu teraz samiczka ładnie się ustawia. Też takie ładne ma żagielki, nie? Fajna samiczka, ta bardzo proporcjonalna. No powiem, że młode bezpośrednio, tu jeszcze jest samiec z tej linii. To był the best gołębie. Ja się ich dużo nie rozmnażałem, bo tutaj akurat ja nie rozmnażałem tych gołębi, dopóki nie było zainteresowania, bo nie da się ukryć, teraz rosło zainteresowanie i ja praktycznie muszę teraz dużo młodych wyhodować, żeby koledzy mieli. O, w ten sposób. Tak się prezentuje tutaj ta parka. I po prostu ja tak krzyżuję, jeżeli ktoś nie chce, to tego nie robi, ale jedne i drugie mają krew murzynów w tej chwili. Tak, no ja uważam, że tutaj przy takim skrzyżowaniu mało ryzykujemy, bo gorzej gdybyśmy krzyżowali murzyna z zamojskim, to takiego dostaniemy smolucha, takiego zamojskiego, który ma ciemne pazury, który tam tak. Ma cechy tutaj, murzyna. Tutaj będzie, to na pewno będzie albo murzyn, albo raby. Albo raby. Nie nic ma innego wyjścia. Nie wyjdzie na pewno. Tutaj nie ma innego wyjścia. Tutaj ja myślę, że takie połączenie to jest dobre połączenie. Ja przynajmniej bym się go nie obawiał. Są na ten temat inne zdania, ale to już każdy ma prawo do swojego. Ja uważam, że murzyn jest po prostu mutacją i tylko tyle, a że ma tak wiele cech, że jest osobną rasą zarejestrowany, to też bardzo dobrze. Bo można to trzymać czysto jako murzyny, wtedy się mogą już nie rodzić zmienniaki. Tak. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że murzyny, jeżeli będą miały takie pasy czerwone, to, już w to chociaż około rzucą. 1/4 będą właśnie te zmienniaki. Będą rzucały w następnych pokoleniach. Bo tak wychodzi, to ja bym to wytłumaczył, ale nawet nie umiem, bo bardzo tymi skomplikowanymi określeniami na tę mutację operować. Tak, ale no jakby nie było, to w praktyce mutacja. Po prostu to widzimy, tak? Tutaj widzieliśmy przed chwilą parę, gdzie mamy połączonego zamojskiego siwego z zamojskim zmienniakiem i proszę bardzo, piękne murzyny wychodzą, nie ma problemów. Teraz Janku, tutaj kolejna para. Co to są za gołębie? Jest to opowiedz para nam coś o nich. Gołębi, ze względu je wziąłem na przepiękny kolor. Są to przywiezione gołębie, nowa para na gołębniku. Przepięknie umaszczone. Samiec jest od pana tego Rawskiego, o którym mowa. Od pana Tadeusza Rawskiego. Tak, tak. Też wspominał o nim pan Aleksander Bełz. Jest to bardzo fajny samczyk. Oczywiście. Już tutaj widać, że był blanko włożony w zmienniaka, bo one tak się krzyżują, tutaj już tak było, ale... Ale kolor rzeczywiście bardzo taki krwisty. Szczególnie samica ma piękny kolor. Jest tak, tak bardzo intensywny kolor. W tej chwili są dwa młode po nich. I obydwa gołębie są od tego pana Rawskiego? Nie, samica jest z innego miejsca. Jest z tego samego miejsca, tam co ta żółta raba. Z Mięczyna. Tak, z Mięczyna. Będziemy próbować oczywiście... One tutaj zagrzeją miejsce, jeżeli będą młode po nich latać. Bo jeżeli nie, to pójdą dalej. Po prostu ja nie będę hodował gołębi, które nie latają. Tak jest. Ale to jest absolutne kryterium, żeby ten młody 5 godzin zrobił. Czyli taki też krok właśnie, żeby dodawać urody tym gołębiom latającym, prawda? Tutaj przynajmniej ten czysty kolor, bardzo intensywny, gdyby się udało. Pamiętajmy, że to jest praca hodowlana i tu cały czas trzeba coś robić. Też ta samiczka taka ładna budowa. Przepiękny kolor, przepięknie jest wyplatana ta samica. Tak, te loteczki. W tej chwili są przeplatane, bardzo ładnie. Maluteńkie. Oczywiście są zmienniaki, no bo skóweczka brązowa to... Bardzo ładna para. No są to akurat tutaj część szubatych, część gładkich gołębi, które wywodzą się i tak z gładkich te czubate. Kilka wrzuciliśmy tam, żeby pokazać, że jest to
różnorakie. No wiadomo, po gładkich to i wyjdzie z gorszym czubkiem, ale są i z lepszym czubkiem. Jest to wiadomo cecha recesywna. Także gdzieś tam się dwa geny dobrze złączyły. Ale rozumiem, Janku, że jeżeli jest taki ładny czubek, to starasz się też gołębia z ładnym czubkiem łączyć z drugiego, no, z optymalnie dobrym czubkiem, nie? Żeby tak, ten czubek wzmacniać. Tak. Czyli tak jak u ciebie w hodowli tutaj widzimy, zmienniaki niebieskie i zmienniaki niebieskie dają murzyny i tak. I murzyny dwa z czerwonymi pasami. Te gołębie to są z różnych linii, czy? Nie, to przede wszystkim jeżeli chodzi, to ten samiec, który zmienniak siedzi, to jest spokrewniony. Tu na dole, tak? Tak, to jest samiec, który jest spokrewniony z tą linią. Ten tutaj. Tak, tej samicy tatka Gnatka, a reszta jest to linia Kniaś. Czyli Tadeusz Gnatek to też, to jest tamten Miączyn? Nie, to jest okolica Sarzyny właśnie. Tam. Aha. No te, mistrz klubu Sarzyńskiego. Czyli tutaj masz te gołębie też od tego pana Tadeusza. Znaczy miałem jedną samicę, tak powiem, z konkursem 909. Pożyczyłem ją na młode i tam się strasznie... To ją tu prezentowaliśmy właśnie, tak. Wnuczkę jej, to była jej wnuczka. Prezentowaliśmy jej wnuczkę i wspominałeś, że wywodzi się ona z samicy, która miała w konkursie 9 godzin i 9 minut. Jako młoda. Jako młody gołąb, no to już świadczy o klasie tego gołębia, czyli przypomnijmy, w klasie młodych, zamojski, 9 godzin, 9 minut, w hodowli pana Tadeusza Gnatka z klubu, południowo-wschodniego klubu hodowców gołębi wysokolotnych Sarzyna, pana, który mieszka w okolicach Leżajska. Tak wyglądają gołębie z hodowli Janusza Raka. Paskudne, ale lotne. Na tym będziemy tą wizytę u ciebie, Janku, kończyć. Także bardzo dziękuję serdecznie za to, że przyjąłeś moje gołębie na wspólny gołębnik do rywalizacji w WanVet. Także tutaj zobaczymy, co się uda osiągnąć. Czy w ogóle jakoś tam te ptaszki się pokażą. I bardzo dziękuję ci, Janku, za przyjęcie mnie tutaj u siebie, zaprezentowanie mi swoich gołębi, swojej hodowli. Także pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów w hodowli i kurczę doskonalenia tych gołębi, które hodujesz, bo wiele wysiłku wkładasz w to, żeby osiągać tutaj gołębie o dobrych cechach lotowych i też i o właściwym wyglądzie. Ja dziękuję za wizytę. Śledźcie nas na Facebooku. Postaramy się jakoś materiały z wspólnego gołębnika zamieszczać. To gdzie, Janku, szukać tutaj informacji na temat WanVet? Na Facebooku, na blogu Gołębia Zamojskie jest najlepiej. Czyli tam znajdziemy tam jest lub hodowla WanVet. Grupa dyskusyjna Gołębie Zamojskie. Tak, tak. I tam znajdziemy informacje na temat wspólnego gołębnika WanVet. Jeżeli trzeba, osobiście przez Facebooka odpowiem na jakiekolwiek pytania są. Oczywiście rozsądne, bo są i nierozsądne. Także postaram się. I zachęcam do hodowli gołębi zamojskich i latania nimi przede wszystkim. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot.